Wow! Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj nagrywamy sobie powrót do Fortnite'a po 2 latach. Tak właśnie, nie przesłyszeliście się. Dzisiaj zagram gierkę w Fortnite'cie, może i nawet 2, zależy czy mi pójdzie. Ostatni raz grałem 2 lata temu, nie ukrywam, że trochę pogrywałem sobie przez ten czas, ale to takie gierki, wiecie, tak z kumplami z klasy, coś takiego, taka gierka, ale nagrywałem ostatni raz Fortnite'a, jak możecie pamiętać, chyba w styczniu. W 2019 roku w styczniu nagrywam jeszcze Fortnite'a. To co? Dzisiaj załatwmy gości w Fortnite'cie i mam nadzieję, że jakaś gierka z tego fajna wyjdzie. I oczywiście wam powiem, że to nie jest wprowadzenie Fortnite'a na kanał, żebyście tutaj już nie mówili, że o, wprowadzasz Fortnite'a na kanał. Nie, nie zmieniam kontentu, chcę tylko zobaczyć, jak zareagujecie na Fortnite'a i ogólnie to tak to będzie wyglądało. W dzisiejszym odcinku gramy sobie solówkę, nie arena, arena może w następnym odcinku, zobaczymy, jak zareagujecie. Jeżeli chcecie, to dam wam taki nieosiągalny próg, 1000 łapek w górę, to będzie następny odcinek z Fortnite'a. Wiemy, że tego nie wbijecie nigdy, ale nie chcę po prostu nagrać Fortnite'a, chciałem tylko jeden odcinek, ale jeżeli wbijecie 1000 łapek, to nagram jeszcze jeden odcinek, ale tak to normalnie będzie CS-ek oraz różne takie typu vlogowe rzeczy. Więc co, my już startujemy, mam nadzieję, że gierka nam się fajna trafi i widzimy się, jak już będziemy lecieć Battlebusem. Dobra, więc ogólnie lecimy sobie już Battlebusem, podziękujemy kierowcy busa, jeżeli ktoś jest ciekawy, no to moje ustawienia są takie, tutaj możecie zobaczyć. Tryb tego daltonisty, nie wiem jaki mam nawet, już nie pamiętam. Dobra, ja bym sobie poleciał sobie na sklepową sadybę. Oczywiście spróbuję dać się wszystko, żeby nie było, więc po prostu lecę i nagrywam to po prostu, no, nie ukrywając, no nagrywam każde gierki, nie że nagrywam tylko winy, jak to robiłem 3 lata temu. Teraz nagrywam wszystkie gierki, po prostu chcę się sam sprawdzić. Tak jak mówiłem, dam się wszystko, mam nadzieję, że jakaś wygrana gierka może będzie. Chociaż wątpię, bo na solo to mało mam gierek wygranych. Mój nick to jest Kamilowski God, jakby ktoś chciał dodać, to dodawajcie śmiało. Ja was na pewno przyjmuję. I dobra, leci tutaj chyba jeden typek. Więc dobra, lecimy. Kurde, no nie powiem, że jest trochę stresik. Ponieważ, o, dobra. Co to jest za strzelba? O, to jest dźwigowa, dobra. Dźwigową lubię ogółem, więc dobra, wezmę 2 pompy w razie czego, żeby po prostu typek nie miał. Dobra, więc ogólnie lecimy sobie tutaj do jakiegoś typka. Gdyby to był teraz streamek, streamki ogółem to 19:45 co dzień. Gdyby to był streamek, bym się was zapytał, o, bym się was zapytał, gdzie iść. Ale no teraz będę musiał się posługiwać swoimi teraz takimi trochę opiniami na ten temat, dobra. A, bo tu jest jeszcze jedna skrzynka. Ej, to Worf jest ten domek. Ale nic ciekawego niestety nie mamy. O, dobra, mamy PM-ka, więc sobie teraz go damy. I przy okazji mamy jeszcze Kevika. Keviksona oczywiście sobie wypijemy, żebyśmy mieli full tutaj naszego Kevlara. Wy możecie napisać już w komentarzu, jeżeli oglądacie do tego momentu, jaką by pompą lubicie grać najbardziej. Bo mnie to ciekawi. Ja na przykład tą dźwigową lubię bardzo grać, ale najbardziej taktikalem, tym takim fioletowym, nie? Albo złotym. Nie wiem, czy jest złoty nawet, bo tak jak mówię, nie jestem jakimś graczem tej gry. Dobra, podjeżdżamy go. Właśnie to. Leży! Pięknie, mamy pierwszego killa. Nie spodziewałem się. O! Gdzie był typek? Najwyżej wyczekam ich po prostu i poczekamy sobie na tych typeczków, bo coś czuję, że będzie trzeba ich rozwalić tutaj. Dobra, XP zbieramy, nie wiem po co te XP, w sensie wiem, że to levela, ale nie wiem nawet po co mi to, szczerze. Ale zbieram, bo widziałem, że dużo graczy. A, to tyle daje levela? To dobrze chyba. Dobra, po tamtym się nie chce iść w sumie. To co, idziemy po lucik. O, dobra, snajpereczka, dobra. To co, odpalamy teraz. Leżysz. I teraz patrzcie. Leżysz. To były boty chyba jakieś. Tak mi się wydaje. Dobra, dobra, ziomeczek miał. Poko lud mam. Tak mi się wydaje.
Dobra, tutaj pójdziemy do strefy. Może się uda wygrać, no kurde, jakby się udało wygrać. Patrzcie to! Co tu się wyprawia? Trzymajcie kciuki, widzę, trzymajcie kciuki za mnie, trzymajcie kciuki, błagam was. Klepcie się tam, klepcie. Ja sobie pochiluję bombę. Jest! Mamy to, widzowie! Winek na solo
Po dwóch latach zrobiliśmy wina, więc ogólnie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Gierka była długa, ponieważ aż 23 minuty trwała gierka, ale zrobiłem wina, więc możecie docenić to, że się postarałem, bo naprawdę się postarałem. Przysięgam wam, przez te 2 lata nie zrobiłem ani jednego wina na solo. Teraz się udało, więc zarąbiście wszyscy łapeczki w górę, subskrypcja taka sama jak na palcu na dole. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć i nara!